Rozmowa Dnia w Radiu Piekary Marcin Zesera, witam Państwa. Naszym gościem jest Krzysztof Dudziński, były przewodniczący Rady Miasta Będzin. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Po pierwsze, Pan pozwolił, wieszuję pięknego jubileuszu, pięknej historii Miasta Będzin. Jeśli miesiąc temu Będzin skończył 600, 65 lat... Czy pan wie, który rok istnienia rozpoczął jako miasto, właśnie. 666. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. To, to, bardzo, to, więc tak, tak, tak. To, to, to wszystko fakty. Krótkie pytanie na początek: Czy w związku z takim pięknym jubileuszem w przyszłym roku um, urodziny miasta, to tak nie wiem, z, z, zaproszenie już do Iron Maiden oni lubią zamki zostało no. wysłane? Czy przypadkiem, jak to. Mamy takie historie jak z autobusem na Hell. Na przykład od razu przejdziecie w Będzinie do 667 roku. E, tak że świętowanie 665-lecia miasta Będzina jeszcze trwa i ten cykl, imprez jeszcze, jeszcze jest y, do odbycia. Y, natomiast no, myślę, że repertuar 666-lecia będzie również bardzo... Y, y, będzie diabelnie piękny. Ta, tak, Niech tak by zostanie. Dobrze, dobrze. Czy w Będzinie e, powstanie spalarnia odpadów? Panie Zakrześ, jest to jeden z palących tematów o, yy, palących. w mieście. Yy, powiem tak, no, zbierając teraz podpisy poparcia pod yy, listą Kalicy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach, no, to też ten temat był jednym z wiodących, który się przewijał. A, przewijał się gdyż? Czy jest taka potrzeba? Czy jest taka... Znaczy mieszkańcy nic na ten temat nie wiedzą, a jeżeli wiedzą, no to tylko i wyłącznie z jakby akcji informacyjnych, które no my jako społecznicy prowadzimy, tak? Myślę, że mieszkańcy wiedzą o każdej inwestycji, którą, która jest realizowana w mieście, o budowie każdej fabryki. Czy, czy jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia z pieniędzy publicznych czy prywatnych? Myślę, że powinni wiedzieć, bo to jest tego typu inwestycja, która będzie przez kilkanaście, kilka dekad wpływała na jakość, komfort życia i myślę, że tutaj te informacje, które są niezbędne, czyli jak te, ta inwestycja będzie działać na środowisko, na ich codzienny komfort życia. A tu pewnie za chwilę jeszcze rozszerzymy ten temat, co chodzi o budowę tej instalacji. To też o transporcie, o składowaniu, też bym chciał porozmawiać, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość. I myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, tak, no, jeżeli mówimy tutaj o praktycznie styku trzech miast, bo to mówimy przy drodze szybkiego ruchu w Wędzinie, ale w bezpośredniej lokalizacji pogoni Zagórza, Środuli, Mydlic, Warpiak, Sawery. Tak, to są dzielnice, te pierwsze trzy, które minie, to są dzielnice Sosnowca, ale natomiast yy, lokalizacja tej inwestycji jest o tyle yy, ważna, gdyż no, będzie oddziaływać na te wszystkie trzy miasta, minimum te trzy miasta, które To jeszcze przed przerwą krótka, yy, krótka odpowiedź na krótkie pytanie. Yy, plotki o referendum, które w tej sprawie zamierzacie, zamierza Pan? Zamierzamy. Or Zamierzamy, to tak, To, nie, plotki, to prawda. nie Tak, jestem zaangażowany również w ten temat. E, 44 tysiące ludzi uprawnionych do głosowania, 4400 podpisów e, i chcemy. Żebraliście? E, nie, nie. Zamierzacie. Panie doktorze, e, na tą chwilę jeszcze miasto nie wydało żadnej decyzji. E, e, opiniowany jest ten cały wniosek e, dotyczący tej inwestycji jako instalacji e, termicznego. To jeszcze raz tylko krótko. Referendum będzie, które, w którym macie. Zamiar zapytać także, mieszkańców, będziemy, czy chcieliby. chcieliby takiego grupa, e, przedsięwzięcia tak, w Będzinie. Chcemy y, y, doprowadzić do referendum, będziemy zbierać podpisy, będziemy rozmawiać, tak, aby ten temat był wytłumaczony y, mieszkańcom y, spotkania z, y, y, i po stronie mieszkańców, po stronie gminy, po stronie inwestora, myślę, że specjalistów dotyczących y, myśmy jako y, też ludzie, którzy na tą chwilę są tak sceptycznie do tego pomysłu nastawieni, spotkaliśmy się z różnymi. To za mamy o tym osobami Krzysztof Dudziński? mogą dopowiedzieć. Powiedzieć nam tak na dobrą sprawę, bo diabeł jak zwykle w takich inwestycjach Diabeł, od Diabeł, diabła no zaczęliśmy, tak. diabeł kończymy. Krzysztof Dudziński, radny, były przewodniczący Rady Miasta, będzie nie z nami. Dogrywka Dziękuję. w sieci, już za sekundę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Krzysztof Dudziński, radny, były przewodniczący Rady Miasta Będzin jest z nami po raz drugi pana i państwa. Witam serdecznie. Witamy. Yy, yy, tak, były przewodniczący, dziś tylko radny, tak? Yy, tak. To po pierwsze. Tak. Yy, tak, swoją drogą, pan został naprawdę odwołany z funkcji funkcji, funkcji przewodniczącego za przejście do tak dla Polski? Panie że yy, na sesji, która miała miejsce pod koniec stycznia, yy, zapytałem radnego, który... Yy, Złożył ten wniosek. Dlaczego? No, a radny, który złożył ten wniosek, to z, z jakiej to opcji? Z klubu radnych wspólnie dla Będzina. Czyli pańskiego? Yy, tak. Yy, de facto yy, przez tą kadencję nie mieliśmy przewodniczącego klubu radnych, tylko było trzech przedstawicieli. To też jest ciekawe. No i między innymi właśnie ten kolega radny między innymi jest przedstawicielem tego klubu. No i i on złożył taki wniosek, ale co odpowiedział? No, bo nie jesteś z nami, to już psem przewodniczącym nie będziesz. Pytając go, jakie były dokładnie też powody, tak, nie wiem, czy, czy, czy źle prowadziłem sesję, czy źle je organizowałem, no merytorycznych, e, panie redaktorze, e, e, argumentów nie usłyszałem. A prezydent Będzina, Łukasz Komaniewski, e, który jest współprzewodniczącym Nowej Lewicy w województwie śląskim, taki, taka jest formuła funkcjonowania tego, tego ugrupowania, e, to nie sympatyzował swego czasu z, tak dla Polski? Panie redaktorze, z tego co wiem, to było kilka osób, które chciało przystąpić z terenu y, miasta Będzina do Ruchu tak do Polski nie uzyskały rekomendacji, aby zostało... To prezydent um, Będzina też? Tak. A, czyli... No, to była sprawa dość szeroko komentowana w naszych mediach tutaj. Zjednoczona opozycja na górze e, dogaduje, na przykład pach a na dole sobie takie rzeczy robicie? Nie no, panie redaktorze, no, y, kwestia przystąpienia do różnego rodzaju stowarzyszeń jest troszeczkę odmienną kwestią, tak? Jeszcze mhm. wtedy, e, jak dobrze pamiętam, to było... Y, Chyba w lutym, no to, to jeszcze aż tak. E, o, mówiło się o pakcie senackim, mówiło się o, o wspólnej liście, czy o wspólnych mówiło listach się koalicji. To przecież jest serial, który trwa od, no, od, 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 się. od kilku natomiast, lat. No, Zjednoczona natomiast... opozycja, wspólna lista opozycji, pakcie który też nie jest nowością, bo cztery lata temu e, obowiązywał daktorze, w wyborach yy, do Senatu, właśnie. No, jeżeli y, y, jedynym argumentem, y, żeby odwołać kogoś z funkcji przewodniczącego, tak? czy, czy, czy koleżanka wiceprzewodnicząca komisji, która również e, wystąpiła z klubu radnych, no jest odwołana tylko i wyłącznie dlatego, że e, no w pewnych kwestiach e, e, ma inny pogląd, a później e, pewne osoby chcą przystąpić e, do tego stowarzyszenia. No wydaje mi się, że akurat tutaj była bardzo dobra decyzja podjęta, a i te osoby nie zostały przyjęte do stowarzyszenia. Aha samorządowy. No to jest zapewne szalenie ciekawe z punktu widzenia wyborców opozycji, na przykład w Będzinie. A jeszcze kończąc temat polityki wyborów, pan się odnalazł w tej chwili na liście Policji Obywatelskiej do Sejmu? W Zagłębiu właśnie? Tak. Z rekomendacji tak dla Polski? Taką rekomendację również uzyskałem, jak również uzyskałem rekomendację koła miejskiego Platformy Obywatelskiej w Będzinie. Ale jako członek Inicjatywy Polskiej, Stowarzyszenia, które od 2019 roku jest koalicjantem Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej Partii Zielonych, wspólnie tworzymy w cztery podmioty koalicję obywatelską. Tak, 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 tak. Inicjatywa Polska to jest ugrupowanie Barbary Nowackiej, tak. które jeszcze istnieje. No nie ma żadnych przystanek, żeby miał nie istnieć, panie redaktorze. Wspomnę tylko 2016 rok i pierwsze, yy, pierwsza zbiórka podpisów pod projektem liberalizacji aborcji w Województwie Śląskim zebraliśmy 24 tysiące. Jeden z najlepszych wyników w skali kraju. A, także tutaj. Masę ludzi, którzy są aktywni, którzy są na ulicy, bo i 2017 i strajk nauczycieli i wszystkie kwestie związane z praworządnością, również byliśmy na tych wszystkich manifestacjach. Także jesteśmy no, prężnie działającą ekipą ludzi, którzy no, mają swój pogląd, potrafią go wyrazić, chcą być wśród mieszkańców, są wśród mieszkańców. Czy my jako Inicjatywa Polska, my jako Koalicja Obywatelska, co około Panu ma na myśli dokładnie? Panie redaktorze, no jako członek Inicjatywy Polskiej jesteśmy w Koalicji Obywatelskiej jako jeden z koalicjantów I, i, i wspólnie przecież protestujemy, wspólnie jesteśmy na ulicy, wspólnie jesteśmy w klubie parlamentarnym. Barbara Nowacka, Katarzyna Piekarska, Dariusz Joński, Rajat Haider, który niestety kilka miesięcy temu zmarł, to jest, są przedstawiciele Inicjatywy Polskiej w ławach poselskich i Koalicji Obywatelskiej. Um, no dobrze, dobrze, ja, nie, ja tylko doby, i, do, do, i dobytuję, bo te tematy, które, nie, nie te pamiętam tematy, nikogo poza Barbarą Nowacką, kto, te kto, tematy, ale, którymi się zajmujemy. Dobrze, no. pan mi przypomniał. I, kończąc ten wątek, pan e, znalazł się na tej liście, a dlaczego, czy pan rozumie, dlaczego na tej samej liście, w Zagłębiu w Koalicji Obywatelskiej e, zabrakło lidera regionalnego tego ruchu, tak dla Polski? Czyli prezydenta Sosnowca? Panie doktorze, my myślę, że pana prezydenta Chęcińskiego pan pewnie zaprosi i też pewnie na ten temat porozmawia. I, i ja, korzystając z tego, że akurat pana doktorze jestem pierwszy raz, wolałbym się skupić na tych tematach, które palą Będzin. A nie, a, z całą pewnością. E, zaraz e, e, dojdziemy e, e, do, tego, do tematu, które palą Będzin i, nie chodzi, o, i nie chodzi o 666 rok i Instalacja do końca, Ale przetwarzania odpadów. W, w, I, własne, z własnego rozumienia tej całej sytuacji? Jest, ma pan jakąś opinię na ten temat, czy nie? Jakby yy, te wszystkie dyskusje yy, toczą się i, i one się toczyły, toczą i pewnie jeszcze przez jakiś okres czasu yy, będą towarzyszyć do, pewnie do czasu rejestracji listy. No są politolodzy, są socjolodzy, pewnie e, omówią ten temat, a myślę, że Panie Redaktorze najlepiej by zapytać e, Pana Prezydenta, e, e, w którym kierunku i, i, i z czego to wynika. Ta, w którym kierunku co? Tak dla Polski się e, wybierze po, po wyborach? Czy, czy... Panie Redaktorze, no, Okej, od samego początku jako ruch samorządowy tak dla Polski, zresztą dzisiaj i jutro jest spotkanie e, w Sopocie ruchu, również kandydatów. Bo część, kandy, część liderów, tak dla Polski, kandyduje wprost z listy Koalicji Obywatelskiej. Tak. To tak, e, a propos no, waszej formuły działania. E, prezydent Karnowski oczywiście, tak. od dwójka w, w... Tak, no Andrzej Dziuba, prezydent tych, w ramach paktu senackiego, Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Lewic również, więc no jest to faktem. Jedni tak, inni nie. Czy to jest każdego indywidualna sprawa, tak. Ja przecież e, przypomnę 4 lata temu też byłem na liście koalicji obywatelskiej e, na piątym miejscu, no ale z przyczyn e, e, osobistych zrezygnowałem. I, i, I tutaj myślę, że każdy w jakiś tam sposób e, indywidualnie dobiera też e, podejmuje tą decyzję o starcie lub ewentualnie e, e, niestartowaniu, czy z tej czy z innej e, e, listy, tak. No, e, na liście, e... A z, jesteście wasi kandydaci są na innych listach niż koalicji obywatelskiej.

Mówiło, sarkano, że jesteście przystawką Platformy Obywatelskiej, no i tak jak patrzy się... Znaczy, panie doktorze, samorządowcy od samego początku, kiedy powstał ruch samorządowy Tak dla Polski, wyraziście akcentowali, po co się zawiązało to stowarzyszenie i z jakimi tematami, z jakimi bolączkami chcemy dyskutować, o jakich tematach chcemy rozmawiać. I myślę, że w tej chwili, wtedy, kiedy jest ten jeden z największych sprawdzianów demokracji, jakim są wybory, to te argumenty, które podnoszą samorządowcy, jest szalenie istotny w funkcjonowaniu codziennym każdego no z mieszkańców. Nie, nie mam ale co to ma do, do wspólnego kandydowania na przykład z, z listy platformy? No i jeżeli mówimy o praworządności, a są to stwierdzenia, są to jeden z programów wyborczych czy jeden z punktów programu wyborczego koalicji obywatelskiej, no to dlaczego się do tego nie przyłączyć, tak? no, y y no dobra, dobra. zostawmy politykę, wróćmy do brudnej roboty. Piekielnie palących yy, tematów. tematów i nie chodzi wcale o jubileusz Będzina. Yy, więc tak, będzie w Będzinie referendum. Referendum śmieciowe, można by powiedzieć, tak? Panie doktorze, y, y, jesteśmy stroną w postępowaniu, tak jak już powiedziałem wcześniej. Y, składamy też jako Stowarzyszenie Ekologiczne y, y, nasze uwagi do raportu o na środowisko. Y, te uwagi y, są poprzedzone y, rozmowami z ludźmi, którzy y, y, siedzą w odpadach, ludzi, którzy y, y, znają y, tego typu sprawy. Jednym z, jedną z kwestii, która jest podnoszona, to jest sama kwestia lokalizacji. O ile jestem w stanie zrozumieć... Proszę mi pozwolić, panie dyrektorze. Ja panu nie chcę przerywać. Rozumiem lokalizację. Tylko, chciałem tylko zapytać, żeby, żeby, żebyśmy wszyscy mieli jasność. Lokalizacja, e, e, termin i stan, e, stan budowy powstania tej spalarni. Lokalizacja. W Trójmieście buduje się przy, przy obwodnicy, przy drodze ekspresowej. Tam, w gdzie w będzie się buduje praktycznie pomiędzy osiedlami. Tak? To jest jakby pierwsza rzecz. Druga sprawa, w jaki sposób będą dowożone te odpady. Jak będą składowane? Co będzie z utylizacją, czy z wywożeniem ubocznych produktów spalania, czyli kolokwialnie zwanym popiołem, tak? który w elektrowniach tych konwencjonalnych to jest popiół don, denny, popiół lotny, który osadza się na filtrach i one są zagospodarowane choćby nawet w no, w różnego rodzaju podbudowach dróg, zamulaniu i tak dalej, a tutaj no zmieniony zostanie kod odpadu, tak? Co z kwestiami dotyczącymi tych pozostałości, które się nie spalą? Co z gazami? To też podnosimy w tych pytaniach, które my złożymy, które będą tam towarzyszyły przy składowaniu, czy spalaniu. Co Uważamy, z... że... Ja y... słyszałem tylko, słyszałem zawsze, że tego typu spala instalacja termicznego przetwarzania odpadów, to jest również szansa na tanie ciepło. Tak a propos, to nie, już nieaktualne będzie, nie? Panie dyrektorze na temat korzyści z tego płynących właśnie chcielibyśmy porozmawiać. I w związku z tym, że tej dyskusji nie ma praktycznie żadnej, ja na jednej sesji Rady Miasta zapytałem. Poprosiłem o to, żeby też ten punkt był wpisany w jakiś porządek obrad do dnia dzisiejszego. Nie mam oficjalnej informacji, że nie wiem, szczelam, we wrześniu to będzie por w porządku obrad Komisji e, Ochrony Środowiska i Klimatu, że to będzie temat, który szeroko omówimy e, na sesji Rady Miasta. E, e, czy nie wiem, ustalimy cykl spotkań na e, e, dzielnicach Będzina i, i tam z mieszkańcami? Ja nie wiem, czy oni przyjdą. Ja nie wiem, czy oni przyjdą, ale... Jest pamiętam, panie redaktorze, jedną rzecz. Rok temu, w kwietniu e, doprowadziliśmy też z grupą mieszkańców do tego, aby spotkać się z e, przedstawicielami urzędu i z prezydentem Włagiszy e, przy równie palącym temacie, jakim była budowa magazynu, gdzie e, e, tak, inwestor chciał skonstruować zjazd, że praktycznie zablokowałby całą dzielnicę. Jeżeli e, te magazyny miałyby być zlokalizowane i zjazdy z nich do z druki krajowej 86, nie ma problemu. Jak najbardziej. Miejsca pracy, podatki, każdy byłby zadowolony. Tak, zagospodarowanie terenu, który w tej chwili jest, leży u gorem i nic nie ma z niego żadnych korzyści, ale no to należy rozmawiać, tak, to, to i do tego chcemy doprowadzić, żeby porozmawiać, żeby jaki jest stan tej inwestycji na dzisiaj? Na dzisiaj Urząd Miejski w Będzinie e, proceduje e, wydanie decyzji. Z informacji, które posiadam, e, do końca września ma to, to nastąpić. E, Urząd Marszałkowski, jak powiedziałem wcześniej, e, wysłał do inwestora pismo o uzupełnienie pewnych rzeczy. E, powiatowy, e, przepraszam, e, Inspekcja Sanitarna z Dąbrowy Górniczej również. My dzisiaj, na dzień dziś, dzisiaj, jutro złożymy te e, nasze e, m, pytania, wnioski o uzupełnienie zapotu działania na środowisko. Kto buduje, będzie ECE Przypomnijmy. Czy w tym referendum, które zapewne się odbędzie, to będzie jedno pytanie czy szereg pytań? Tematów, które się pojawiają teraz, no, yy, mówię, w trakcie zbiórki tych podpisów, tak, no to też były jeszcze inne poruszane kwestie komfortowe. A dobrze, to takie nie. pytanie: Czy chcecie nie. Państwo utonąć w śmieciach, które produkujemy? To, to myśli Pan, że dobre Panie do tego, do tego odnośnie, referendum, czy niezbyt? Dyskusja odnośnie termicznej instalacji odpa przetwarzania odpadów komunalnych w nie toczy się od 2018 roku, gdzie w 2018 roku po zaangażowaniu właśnie przez kolegę radnego Piotra Krzyszkiewicza w tą inwestycję, po zaktywizowaniu mieszkańców, po zbieraniu. W podpisów pod petycją taką online, inwestor wycofał się z tego wniosku, tak, i teraz uważamy, dyskutując na ten temat do 2018 roku, że ta spalarnia powinna powstać, ale uważamy, że jako uzupełnienie całego systemu gospodarki odpadami, tak. A, a tak nie jest? No nie! Będzin produkuje 15 tysięcy ton. Ma tam być spalanych 103. Chcemy wiedzieć, skąd będzie ten strumień śmieci, jak on zostanie przywieziony, jak będzie składowany. Panie przewodniczący, jest... Wczoraj wieczorem sprawdzałem, jest nadal członkiem Górnośląska Zakłębiewskiej Metropolii. I panie doktorze, powiem szczerze, że yy, kibicowałem tej... Yy, yy, temu pomysłowi, aby to Czemu? właśnie Metropolia budowała tego typu. Ale to pretensje w takim razie, wie pan, do kolegów na przykład na liście Platformy do Sejmu, którzy uchwalali pierwszą wersję ustawy, potem do kolegów, znaczy kolegów, nie wiem czy kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy uchwalili drugą wersję ustawy metropolitalnej i de facto, jak się okazało, dopiero po latach od uchwalenia tej ustawy jest ona na tyle Niedoskonała. Dyskusja że odnośnie rozszerzenia kompetencji metropolii. Nie ma metropolii możliwości trzpa. tak naprawdę reali metropolia realizować żadnych innych zadań poza transportem, praktycznie. Eee, jak pan pamięta, wojewoda najpierw zablokował eee, powstanie tak. spółki, która miałaby budować w Metropolis spalarnie, ale jakby nie był gołosłowny, bo sąd przyznał mu, sąd administracyjny przyznał wojewodzie śląskiemu rację. No tak, ale tak jak mówię, kibicowałem temu, tej, temu pomysłowi i chciałbym, eee, chciałem, żeby tak się stało. Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu. I, i że publiczne podmioty będą a, mogły budować tego typu rzeczy. I myślę, że zaangażowanie w, y, 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 w aby przy, publiczny podmiot budował tego typu inwestycje myślę, że będzie zdecydowanie większe a, aniżeli y, ma to miejsce dzisiaj. No, tak jak mówię, y, miasto w zasadzie, w cudzysłowie oczywiście jest właścicielem tych śmieci. Tak? Jeżeli my je skierujemy do naszej instalacji, gdzie w umowie spółki możemy zapisać, na co będzie wypłacana ta dywidenda. Tak? Skierujmy od razu typ na przykład na szkolenie dzieci i młodzieży, na rozbudowę, na rozbudowę pracowników. Dlaczego czemu pan y -y. zakłada, że tak nie będzie? Panie, dlatego, dyskusja na temat GZM-u i zwiększenia kompetencji trwa już kilka dobrych lat. No, dobrze, no kilka. Znaczy, nie, no, no dobra. Kilka na dobrych jednym, lat powiedzmy, że to, to tak. Na z lekką z, przesadą, kilka dobrych. Na jednym z portali tutaj e, e, śląskich czytałem o, a, o, o tym, że no, chyba nawet w dniu wczorajszym że e, zobaczymy, co w ogóle będzie z Metropolią, tak? Po, po w zależności od wyniku wyborczego, teraz 15. Października. No z całą pewnością. Yy... Tylko problem nie zniknie. Problem yy, odpadów. I, yy... Panie doktorze, ja jeszcze tylko wrócę do jednej rzeczy. Uzupełnienie systemu gospodarki odpadami. Kolega radny, o którym wspomniałem wcześniej, również postulował na jednym ze spotkań, aby zrobić sortownię, tak? Żeby zrobić miejski kompostownik. I wtedy moglibyśmy, przecież wrócę do tego tematu, czy do, do tej spalarni w mieście, gdzie ona jest lokalizowana, tak? Myślę, że tam podobnych uwag, pytań i Mniej czy bardziej uzasadnionych ja, pretensji roz... nie będzie, ja, ja tak? Rozumiem. Bo jest to oddalone od, od, tylko od teraz, mieszkańców. Tylko jest w tej oddalone... chwili, jeżeli pan nie jest przeciwny, czy wręcz uważa pan zasadne, za zasadne budowanie takiej. Tak, tak, temat my chcemy na ten sytuacji. temat rozmawiać. Proponuję o referendum, bo wie pan, to referendum to raczej nie, znaczy nie jestem przekonany, że. Na pewno pomoże mhm. sprawie, czy raczej nie, nie wzbudzi kolejne obawy, skoro, jak pan powiedział, pan nie jest przeciwny samej inwestycji, samej samej idei, tylko jakby szczegółom, znaczy szczegółom, pan dopytuje o szczegóły właściwie. Pan też nie jest przeciwny, bo nie znacie tych szczegółów jeszcze, rozumiem, tak? Panie doktorze, tu jakby nam zupełnie też chodzi o coś innego, tak, żeby też mieszkańcy w tym referendum się opowiedzieli, czy oni chcą tego typu inwestycji, no czy ale, nie chcą. Ale jeżeli to, że... powiedzą, że nie chcą, to zniknie problem z odpadami? W Benzinie i w Metropolii? No, coś z nimi trzeba robić. Pan, yy, yy, dzisiaj mamy sytuację taką, to, to jest jakby powtarzane co roku, odkąd yy, pojawił się pomysł yy, yy, tworzenia spółki, potem mm -hmm. skasowane itd. Tak tak yy, ty ile tysięcy ton różnych odpadów, w tym komunalnych, produkowanych jest? w metropolii, w jaki sposób po prostu przykrywa nas ta góra śmieci oraz yy, yy, co będzie za 12 lat, w 2035, kiedy trzeba będzie po na prostu ograniczyć chwilę, masę składowanych na tą odpadów. Nikt nie dyskutuje ani publicznie, ani nie ma debaty samorządowej na ten temat. My, nie, nie, chwileczkę. Ch Metropolia my, y y Panie pracuje nad małymi spalarniami dzisiaj. Ja, to jest alternatywa dla y mrobowej tej tak, dużej jednej. Y I tego typu inwestycjom i te temu typu y pomysłom y naprawdę kibicujemy. Bo chcemy, żeby, jeżeli skoro miasto jest odpowiedzialne zgodnie z ustawą za gospodarkę odpadami, no to również ma wpływ na to, gdzie te odpady później skończą. Dwa przykłady lokowania, prób lokowania nielegalnych odpadów w Będzinie, to jest spalarnia, cegielnia w Łagiszy, a druga między Grojcem a Czelandzią również. I pewnie tak że de facto tam przyjechały odpady z, ze spalarni z Krakowa. Też głośny artykuł chyba 3 czy 4 lata temu też o tym się mówiło, że. że odpady zostały zwożone tutaj do, do Będzina. Tak, próby dwa, dwa, dwa czy trzy tam samochody ciężarowe to związły. Więc jakby mówimy o tym, żeby ten system gospodarki odpadami był no, spięty od początku do końca, żebyśmy wiedzieli, co tam będzie przywożone. No Też są różne jakby tam głosy na mieście. Wiadomo, najlepiej jest to sprawdzić i po to właśnie chcielibyśmy, żeby była ta dyskusja. W mieście, jeżeli y, mieszkańcy innych miast, innych osiedli, które bezpośrednio będą. Y, sąsiadowały z tą inwestycją. Przecież tam jest Wydział nauko o Ziemi niedaleko, tak? Przecież mają całą tą swoją stację badawczą. Czy tego typu oddziaływanie, tego typu inwestycja nie będzie oddziaływać na, na to centrum pomiarowe, które tam mają? No też nie wiem, też chcemy to sprawdzić, tak? Też chcemy to zbadać. Bierze, tam jest, tam jest te... kampus przecież, tam są studenci. Kilka ja tysięcy tylko, osób tylko, tam mieszka. Tylko Jeżeli dołożymy sobie, panie rano, śmieci, rozumiem. który będzie jeździł tirami, zablokujemy całą tą drogę pomiędzy Będzinem a Sosnowcem. Mhm. To ludzie jadą do pracy, jadą na uczelnię, za chwilę jak to funkcjonuje? Pan, bo w Wiedniu, w tym Krakowie to też nie jest bardzo daleko od, od mhm. centrum miasta i wiele innych tego typu instalacji funkcjonuje w obrębie miast, w obrębie pewnych systemów komunikacyjnych i mieszkalnych. No, wie Pan, to to, to, to nie, nie mówimy o czymś, co będzie po prostu e, składało się z czterech kominów dymiących od, mhm. od rana do wieczora. Tak? To, to też, też technologia. Panie zaktorze, z... zdecydowanie się zmieniła. Mhm. Składamy e, nasze pytania, bo, bo e, o co zapytał marszałek, e, to, to, to są jakby jego rzeczy, o co zapytał Sanepi, to są e, jakby ich kwestie. My skupiamy się na tych rzeczach, które myśmy wyłapali w tym raporcie działania na środowisko. E, konkretne pytania i, i tu też byśmy chcieli e, uzyskać odpowiedzi. E, do tego dołożymy. E, rozmowę z mieszkańcami jeszcze szerszą w postaci tej grupy inicjatywnej, w postaci referendum, żeby też o tym porozmawiać. Pamiętam, swego czasu był cykl spotkań na dzielnicach już od wielu, wielu lat niekontynuowany w naszym mieście i myślę, że tego typu temat powinien zostać przedyskutowany. Nie, na całą pewności. Jeżeli Nie 10 osób, to dobrze, natomiast powiem tak, no w kwietniu zeszłego roku, a w środę wielkanocną, przed, przed, przed wielkanocą, a przyszło ponad 100 osób na rozmowę o magazynów, więc tym bardziej, jeżeli mówimy o magazynach, a jeżeli mówimy o instalacji e, e, przetwarzania odpadów komunalnych, to tych ludzi pewnie zainteresowanych będzie zdecydowanie więcej. W porządku, to moje ostatnie pytanie w takim razie. Jeżeli w tym referendum, które będzie zorganizowane możliwie kiedy, jak pan sądzi? W przyszłym roku? Czekamy na informacje, które dostaniemy, przeanalizujemy to z samą ekipą. No, to jest okres kilku tak, miesięcy z całą pewnością, żeby myślę, coś takiego zrobić. Myślę, że to na pewno będzie po 15 października, a myślę, że jeszcze przed świętami wielkanocnymi, bo, bo też jakby nie chcemy na, na czekać nie wiadomo jak długo, tak? A, czyli zbiera się grupa, a, a, zbieramy podpisy. 4400 naprawdę to nie będzie trudno Wiem, że organizatorem referendum będzie miasto de facto w tej sytuacji, tak? Kto, kto właściwie je fizycznie zorganizuje? Kto rozpisze to referendum? No My będziemy zbierali podpisy, żeby takie referendum się odbyło. Złożycie wniosek. O, oczywiście, no, Rozumiem. Tak. Co jeżeli mieszkańcy w tym referendum, mieszkańcy Benzina, ograniczając się, pozostając w obrębie jednego miasta, stwierdzą, że boją się czegoś takiego, nie chcą takiej instalacji, nie chcą w ogóle o tym słyszeć, mhm. a w międzyczasie wy na przykład w trakcie dyskusji, które również chcecie prowadzić, Wyjaśnięcie wszystkie te kwestie, może to, ta, ta plan tej mhm. całej inwestycji zostanie zmodyfikowany na korzyść tych mieszkańców, ale jakby obawy, stereotypy. Będą silniejsze i ludzie opowiedzą się, że nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Co wtedy? Panie Zaktorze, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, to przede wszystkim muszą dostać tą informację. I tak jak powiedziałem na wstępie, chcielibyśmy, żeby na tego typu spotkaniach, które będzie poprzedzone, które będą poprzedzały referendum, będą przedstawiciele świata nauki, będą przedstawiciele tych organizacji, które na tą chwilę w jakiś tam sposób protestują, czy mają obawy, aby tego typu instalacja tam powstała. Mieszkańcy. Podejrzewam, że strona inwestora również będzie zainteresowana wzięciem udziału w tego typu spotkaniach i ten temat zostanie omówiony. No, nie wyobrażam sobie inaczej, żebyśmy, nie wiem, spotkali się w gronie ludzi, którzy, nie są tylko przeciwni i, i będziemy opowiadać ludziom o tym, jak to jest. No, jeżeli w międzyczasie coś by się zmieniło, na przykład, co chodzi o, o metropolię i ona by mogła budować, to to też będzie prosty sygnał do tego, aby iść też w tym kierunku. Ja sobie tak wyobrażam tę sytuację, że jeżeli miałoby powstać te małe spalarnie, no to lokalizacja tych inwestycji poprzez, jeżeli samorząd miałby je budować, a, a metropolia jest takim samorządem, a, no to on byłby poprzedzony też konsultacjami społecznymi. I mi chodzi tylko o to, tak, żeby, no my nie budujemy placu zabaw, to jak postawimy, to się ludzie będą cieszyć. My nie remontujemy kawałka chodnika drogi, tylko budujemy instalację, która będzie oddziaływać na, nie wiem, na mieszkańców 30-40 lat. I, a, I jeżeli już inwestujemy takie pieniądze, kilkaset milionów złotych, to byłoby dobrze, żeby mieszkańcy wiedzieli, z czym to się dokładnie wiąże, tak? Czy, Bo to słyszymy głosy, że dobra, to sprzedajemy, wyjeżdżamy e, nieruchomość, bo, bo się ludzie boją po prostu, tak? Boją się tego, e, 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 co tam po prostu będzie po tym, kiedy to, ten. A być może w trakcie dyskusji m, okaże się, że część z tych obaw m, no są bezpodstawne, tak? Natomiast no, jesteśmy też w kontakcie z tą grupą referendalną w Bielsku Białej. E, tam to się chyba nie najlepiej skończyło z punktu widzenia jakby istoty w, I przełożenia tego autorze, referendum mówię na Mówię o decyzje. tym, że jesteśmy z nimi w kontakcie. Oni się podzielili z nami tymi swoimi pomysłami, swoimi obawami, swoimi podejrzeniami. Jak to się skończyło, wiemy. No, oni osiągnęli ten swój cel. tak? My chcemy dyskusji, chcemy rozmowy, chcemy argumentów, po to, żebyśmy mogli podjąć te decyzje w sposób szybki. Krzysztof, Krzysztof Dudziński, radny były przewodniczący Rady Miasta Będzin, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do, Do zobaczenia. Widzenia. Do usłyszenia.